Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Dzisiaj krótkie podsumowanie tego, co działo się na froncie, bo trwa 257. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Za mną jest znany już też Państwu Michał Nowak z portalu Nowy Ład. Dzień dobry. Dzień dobry i dzień dobry Państwu. Co właściwie przeniosły ostatnie 24 godziny na froncie, ostatnia doba, co właściwie się działo, o czym właściwie powinni wiedzieć słuchacze, rozpoczynając od południa? No, można by rzec, tak generalizując i uogólniając, że ten dzisiejszy dzień pozostaje w pełnej łączności z ostatnimi dniami na poszczególnych odcinkach frontów wojny rosyjsko-ukraińskiej. To jest cały czas obserwujemy stabilizację i brak szerszych ruchów zarówno wojsk ukraińskich, jak i rosyjskich i od tego wyjdźmy. Zaś jeżeli chodzi o poszczególne odcinki, to na froncie południowo-zachodnim tam właściwie mamy przeciągającą się pełną stabilizację, na odcinku hersońskim brak jakichkolwiek ruchów ze strony wojsk rosyjskich i ukraińskich cały czas trwa rzeczywiście ostrzał rosyjskiego zaplecza trwa ostrzał przepraw pontonowych przepraw mostowych trwa ostrzał dalekiego zaplecza a więc już wschodniego brzegu Dniepru gdzie ukraińcy starają się neutralizować między innymi rosyjskie bazy zaopatrzeniowe punkty amunicyjne ale żadnych ruchów ze strony wojsk ukraińskich od pewnego czasu tam nie obserwujemy około dwóch dni temu miało miejsce Rzeczywiście dość intensywny ostrzał ze strony ukraińskiej artylerii tej przestrzeni przyfrontowej, zwłaszcza na odcinku północnym frontu południowo-zachodniego, ale nie przerodziło się to ostatecznie w jakieś ruchy zaczepne ze strony ukraińskich wojsk lądowych, była to już Powtórka z tego typu sytuacji. Około kilkunastu dni temu, kilka tygodni temu również Ukraińcy dość intensywnie ostrzeliwali linię przyfrontową, ale w ślad za tym nie poszły ruchy wojsk lądowych. I tu sytuacja nam się utrzymuje. Rosjanie cały czas prowadzą ewakuację administracji. Ewakuacja ludności cywilnej miała już się zakończyć. Moim zdaniem nie należy myśleć w tym momencie w kategoriach rosyjskiego odwrotu z zachodniego brzegu Dniepru, z miasta Herson. To miasto i linia przyfrontowa jest cały czas przez Rosjan przygotowywana do obrony. Rosjanie nie będą się, moim zdaniem, wycofywali z Hersonia, zamienią to miasto w miasto Twierdze. I będą tam prowadzić obronę uporczywą, tak aby doprowadzić do jak największy, największych strat po stronie ukraińskiej. I co za tym idzie, Ukraińcy raczej nie podejmą próby bezpośredniego uderzenia na to miasto, a zadowolą się ewentualnym odepchnięciem wojsk rosyjskich trochę dalej na południe od Krzywego Rogu i trochę dalej na wschód od Mikołajowa, ale o zdobywaniu Hersonia raczej nie ma w tym momencie mowy. Jeżeli przechodzi, przechodzimy teraz na poszczególne Pozostałe odcinki frontu na południe od Zaporoża również pełna stabilizacja, przeciągająca się już od wielu, wielu tygodni wzajemne ostrzały artyleryjskie. I właściwie nic poza tym. Patrząc dalej w kierunku wschodnim, mamy kierunek Wuchłedaru. Tam Rosjanie dość intensywnie próbowali atakować w kierunku ukraińskich pozycji w miejscowości Pawliwka. Rosjanom udało się do Pawliwki dotrzeć, udało im się nawet do tej miejscowości wkroczyć, ale generalnie cała operacja zakończyła się wielką katastrofą. Rosyjska 155. Brygada Piechoty Morskiej miała stracić około 300 żołnierzy. Te dane wynikają z raportów, które trafiły do nas za pośrednictwem mediów społecznościowych. Od rosyjskich żołnierzy. Nie są one oczywiście danymi potwierdzonymi, ale kilka niezależnych źródeł je potwierdzało. Mowa była również o utracie około 50% sprzętu, które wykorzystano do tej operacji. Nagrania potwierdzają utracę przynajmniej kilkunastu czołgów bojowych wozów piechoty i innego sprzętu zmechanizowanego, którego Rosjanie wykorzystywali. W trakcie ataku na Pawliwkę. Ostatecznie te szturmy zakończyły się niepowodzeniem dzięki zaangażowaniu ukraińskiej artylerii. Ale przede wszystkim z uwagi na bardzo złe dowodzenie po stronie rosyjskiej, o tym mówią również sami Rosjanie, nie należy również zapominać o takiej prozaicznej kwestii jak pogoda i błoto, które pojawiło się już na Ukrainie i które doprowadziło do ograniczenia ruchów wojsk pancerno-zmechanizowanych, ale również działań ze strony wojsk piechoty, i to wpływa na właściwie wszystkie odcinki frontu, gdzie bardzo trudno jest w tym momencie prowadzić działania zaczepne z uwagi właśnie na błoto, wobec czego do pierwszych przymrozków raczej nie powinniśmy spodziewać się szerokich działań zaczepnych na którychkolwiek z odcinków. I przechodzimy dalej na wschód, w rejon Doniecka. Tu sytuacja stabilna, mimo rosyjskich prób ataków w kierunku Marinki. Te właściwie powtarzają się regularnie od początku wojny, ale bez większych rezultatów. Dalej w kierunku północno-wschodnim przechodzimy do Bachmutu, gdzie rzeczywiście cały czas Rosjanie dążą do opanowania tego miasta. Nie mamy szerszych sukcesów po stronie rosyjskiej. Rosjanie walczą w tym momencie, próbują zdobyć przedmieścia Bachmutu, a w szczególności leżące na południe od tego miasta osadę, wioskę maleńką, opytne. Do której, do której próbują wkroczyć, próbując przełamać ukraińskie linie obrony. Dzisiaj pojawiły się ze strony rosyjskiej informacje o przełamaniu czwartej linii obrony wojsk ukraińskich, ale one nie zostały jakkolwiek potwierdzone, nie przełamano nawet pierwszej linii obrony ukraińskiej w rejonie Opytnego, także tam sytuacja nam się nie zmieniła, chociaż Rosjanie rzeczywiście zniwelowali te ukraińskie postępy, które miały mieć miejsce kilka dni temu. Kiedy to Ukraińcy przeprowadzili własne kontruderzenie w rejonie Bachmutu. Sytuacja wróciła więc mniej więcej do tej sprzed ukraińskiego uderzenia. Sam Bachmut pod pełną kontrolą ukraińską zmierzamy w stronę Lisiczańska. Tam również sytuacja stabilna, chociaż Rosjanie prowadzą działania zaczepne w kierunku Byłochorywki, chcąc tą miejscowość odzyskać. I tym samym zabezpieczyć linię frontu na odcinku Lisiczańskim. Rosjanie mieli wkroczyć do Biłochoriwki, utrzymać przyczółek we wschodniej części tej miejscowości, ale w tym momencie brak wiarygodnych informacji, wiarygodnych raportów z jednej lub drugiej strony co do rzeczywistej linii kontroli w Biłochoriwce przez wojska ukraińskie tudzież rosyjskie. Potwierdzone informacje wskazują nam jedynie na to, że jest to obszar, o który toczone były dzisiaj ciężkie. Walki i wobec którego Rosjanie prowadzili działania zaczepne. Prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilkunastu godzin będziemy mieli już jasną sytuację co do tego, jak wygląda rozkład sił w rejonie Biłochoriwki. No i przechodzimy na drugi brzeg Dońca tu działania ze strony wojsk ukraińskiej w rejonie Kreminnej oraz Sfatowe. Jednak brak jakichkolwiek znaczących lub nawet nieznaczących sukcesów po stronie ukraińskiej. Rosjanie tutaj ustabilizowali sytuację, chociaż ich własne kontruderzenia w kierunku rzeki Żerebiec nie przyniosły właściwie żadnych rezultatów i zakończyły się jedynie wysokimi stratami ze strony świeżo zmobilizowanych żołnierzy, których rzucono w rejon Makiivki, tam do nawet 500 rosyjskich żołnierzy miało stracić życie nie, lub trafić do, do ukraińskiej niewoli. To są znowu raporty rosyjskie, nie do końca potwierdzone. Dzisiaj pojawiło się kilka nagrań i zdjęć, na których widać rosyjskich jeńców w liczbie kilkudziesięciu, którzy właśnie mieli trafić do niewoli w rejonie miasta Sfatowe oraz na zachód od Kremliny, a więc w domniemaniu właśnie rejon nowowodiane czy, czy makijówki. Tam więc sytuacja nam się już przez dłuższy czas stabilizuje. Ukraińskie próby przełamania rosyjskiej obrony w rejonie drogi kreminna Statowe, zwłaszcza na odcinku w pobliżu miejscowości Czerwono Popiwka, również kończyły się niepowodzeniem kilka prób szturmu ze strony ukraińskiej na rosyjskie umacnienia, każdorazowo Rosjanie byli w stanie te działania ukraińskie odeprzeć także tam również brak szerszych, szerszych, znaczących jakkolwiek sukcesów po jednej czy, czy drugiej stronie, co prowadzi nas do takiej konstatacji, że właściwie większość linii frontu na Ukrainie jest linią ustabilizowaną, jedna i druga strona zdołała. Poczynić działania stabilizujące, zdołała odeprzeć uderzenia ze strony przeciwnika, zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy. I biorąc pod uwagę pogodę, biorąc pod uwagę właśnie błoto, moim zdaniem, możemy przez najbliższe kilka tygodni spodziewać się braku jakichkolwiek znaczących zmian. Z całą pewnością Ukraińcy będą próbować cały czas atakować w rejonie 2P-66, aby obejść swatowo, obejść Kreminną. Z drugiej strony możliwe są działania ukraińskie na w kierunku Berysławia dalej nowej Kachówki w obwodzie chersońskim, zaś znaczy, jeżeli chodzi o stronę rosyjską, to dwa podstawowe kierunki, gdzie Rosjanie będą atakować, to jest ponownie Pawliwka, tak aby zabezpieczyć linię kolejową między Donieckiem a a Melitopolem dalej w kierunku Hersonia, ze względu na utratę mostu krymskiego, który cały czas jest przez Rosjan naprawiany. I drugi kierunek to jest Bakhmutski, już spodziewany. Rosjanie tam z uporem maniaka, więc wręcz próbują przełamać ukraińską obronę. I mimo tych pewnych sukcesów, do samego miasta nie wkroczyli. Moim zdaniem, do końca tego roku nie uda im się Bachmutu zdobyć. Ukraińcy zamienili to miasto w twierdzę. Jest to jedna z tych bitew, które na tle dużo szerszych medialnych wydarzeń, takie jak walki w rejonie Hersonia, na wschodzie, w rejonie wcześniej Izium, umykają nam całkowicie, umykają również osobom, które śledzą wojnę na Ukrainie. Być może nie w takim stopniu jak komentatorzy analitycy, którzy zajmują się tym każdego dnia, ale ci z państwa, którzy po prostu się tym interesują, często nam Bachmut umyka. Jest to jedna z najważniejszych bitew całej wojny rosyjsko-ukraińskiej. To tam Rosjanie. Rzucili większość swoich sił, tam stracili bardzo dużo żołnierzy, bardzo dużo sprzętu i ze względu na zaangażowanie własnych jednostek w rejonie Bachmutu, Rosjanie nie byli w stanie zatrzymać ukraińskich działań na północnym wschodzie, w obwodzie Charkowskim, później Ugańskim. Także pamiętajmy właśnie o tej bitwie, mało medialnej, ale niezwykle istotnej, gdzie Rosjanie się każdego dnia wykrwawiają gdzie ukraińscy obrońcy, mimo. Czasami przytłaczającej przewagi w rosyjskiej artylerii są w stanie odeprzeć kolejne rosyjskie działania. Bardzo istotna bitwa, często o niej zapominamy. I tak mniej więcej wygląda sytuacja na, na poszczególnych odcinkach wojny rosyjsko-ukraińskiej. Czyli moglibyśmy powiedzieć w skrócie, że ta ukraińska kontrofensywa zamarła w jakiś sposób. No że zdecydowanie za wcześnie żeby mówić, że ona zamarła, no moim zdaniem nie należy się spodziewać szerszych działań ze strony ukraińskiej, Ukraińcy też mimo tego, że przecież zdołali wyzwolić kilka tysięcy kilometrów kwadratowych, zwłaszcza na północnym wschodzie, w rejonie obwodu harkowskiego, Ługańskiego, czy częściowo również na południu na kierunku Berysławia. Po pierwsze ponieśli straty, po, po drugie ponieśli straty sprzętowe, po trzecie wymagana jest rotacja żołnierzy, uzupełnienia tych strat, danie żołnierzom trochę oddechu i przede wszystkim pogoda. Pogoda, jeszcze raz pogoda, błoto, które się pojawiło, no to utrudnia prowadzenie działań zaczepnych. Na wielu nagraniach, które publikują ukraińscy czy rosyjscy żołnierze widać, że nawet problemy są z przemieszczaniem się grup żołnierzy. Te uderzenia w rejonie Pawliwki. Sami Rosjanie wprost mówią, że zostali w większości przypadków zatrzymani właśnie przez błoto, gdzie pojazdy grzęzły, a żołnierze nie mogli po prostu się poruszać w takim tempie, aby szybko dobiec do, do ukraińskich stanowisk, wobec czego ci Rosjanie po prostu w błocie zalegli i tam już jako, jako zabici pozostali. Michale bardzo dziękuję za to podsumowanie. Państwu dziękuję za odsłuchanie. Michał Nowak, portal Nowy Ład, do usłyszenia. Dziękuję bardzo do usłyszenia.